Żyj granata. Jezus Maria. Dobra, w***ę WD. Uważaj! On to zaraz wypadnie, coś mi się wydaje. Z tej strony Kuba Zuzak i witam was na kanale Kuba Zuzak. Dziś trzeci odcinek z serii Sons of the Forest. Zapraszam serdecznie, bo jeżeli będzie 4200 łapek pod tym odcinkiem, to lecimy z kolejnym filmem. Więc klikamy, lecimy na jak! Witam was z powrotem w świecie pełnych hefalubskich pomiotów, ludojadów, strętnych po***ów. Dobra, więc tak, dokucza nam głód w ogóle. Znowu to radio! Dobra, skończyło się. I patrzcie się, co? Patrzcie, Horacy se radio słucha, nie? Horacy, chłopie, walczymy tu o przetrwanie, a ty sobie radio słuchasz? Pojebacie! Nie ma k***a. Wstawaj! Chłopie, tak. Ukończ konstrukcję. Masz ukończyć nam chatę, bo ja idę na polowanie. Ty nigdzie nie idziesz, ty tu kończysz. Bo nie umiesz walczyć, stara baba by cię pokonała. Dzią, co robi? Wow! Walu. Dobra, mamy wiewiórę. Zaraz sobie usmażymy. Na podróż musimy jeszcze kilka tych mięs zebrać. O, tu coś chyba wpadło, nie? Nie. Dlaczego tu nic nie ma? Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu! Chodź tu! Chodź tu! Chodź tu! No co za łajza, jak się kitra, nie? Mamy to! Ej, mamy trzy w ogóle. Dobra, niech się pieką. Zjemy sobie i lecimy sobie w podróż. Dobra, prześpijmy się. Czemu się nie możemy znowu przespać? O! Burza! K***a, zaczyna znowu padać, nie? No nie, no nie, no bez jaj. Czwarta nad ranem, a to zaraz będzie jasno. Ło, jak to widać za k***cie, nie? Jezus Mario. Prawie szósta rano, dalej ciemno. Ogólnie tak, znaleźliśmy sobie ten GPS i znaleźliśmy jeszcze sobie latarkę. Więc w nocy można już chodzić teraz. Patrzcie, motyla mam na siekierze! Wow, myślałem, że się dalej będzie trzymał. Dobra, tak jak mówię, lecimy sobie w podróż. Gdzie jest Horacy? Horacy! Miałeś mi k***atę budować, a ty co? Idziemy w stronę któregoś wykrzyknika. Może przy okazji będą jakieś jeszcze obozy, więc sobie to sprawdzimy. Mam nadzieję, że baba z trzema girami nam też będzie tutaj pomagać. Lecimy! Lecimy na podróż pełną wrażeń! K***a, jak tu oddalić tą mapę? Można tą mapę jakoś oddalić? K***a, tam w wodzie to jest chyba. A, pisaliście mi coś, że któryś z wykrzykników jest gdzieś w wodzie i rekin tego pilnuje. To daleko ten wykrzyknik jest. Jakiś obóz opuszczony by znaleźć. Bo coś żeście tam jeszcze pisali, że jak Horacego mi u***ią, to już go nie będzie. Oho, jest wykrzyknik, na morzu. K***a, tylko jak tam płynąć teraz? Jesteśmy już blisko tego dużego jeziora, czy to jest w ogóle morze, nie wiem, ale tu jest dużo piasku w ogóle. Ile patyków, można to roz***ć? Nie można. Jak mam tą tratwę wybudować? Czekajcie, spróbujemy sobie tu wejść. Tu. Ciężko będzie znaleźć, nie mam pojęcia w ogóle. Coś, co to było? Odp***cie się ode mnie! Wypad! Wynocha! Ja p***le. Ło p***a, zostawcie mnie w spokoju. Się k***a przyj***ały. Nie, bo ten rekin, mówicie, że rekin tam jest. Zaj*** mnie rekin. Albo próbujemy. Boję się trochę, bo... No opowiadaliście mi o tym rekinie. I trochę się boję teraz. Sram się, że on to zaraz wypadnie, coś mi się wydaje, tak? Co jest? Coś mi życie odjęło. Można na to wyjść? No. No co jest? No jak na to wyjść mam, no k***a? O. Dobra, już wiem. Jak na to wyjść? No wyjłaś tam szybko! Ja p***te. Co mu jest? Ej, pistolet w ogóle miałem. Szczoteczka do zębów. Umarł z głodu pewnie. Dobra, mam teraz to. Bo ogólnie w tamtym odcinku to zdobyłem, ale mnie z***ali, wiecie? Do tego, dobra. Ale mamy pistolet, mamy tu gdzieś pistolet. Gdzie ten pistolet był? No tu jest pistolet. A nie, mam dwa lokalizatory, więc tamten też dostałem. Dobra, lecimy z powrotem. Ja p***le, właśnie o to chodzi. Jak teraz stąd mam uciec? Wiem! Nie mogę go rozbić. Ja p***le, jak ja tu mam uciec teraz? Z pistoletu go pociągniemy. Gdzie jest rekin? Rekinku! Rekinku! Tu był, tu był, tu płynął gdzieś. Ha! No i co? Nara!
Odpłyną, mam nadzieję, tak? Będzie można bezpiecznie już dopłynąć? Próbujemy? Próbujemy, nie? Dobra, spiszmy, lecimy. Gdzie jest najbliżej, jeszcze patrzymy. Gdzie jest najbliżej? Tam, prosto. Nie, tam będzie najbliżej. No jest dalej! Fuck, no! Zajebany go! Dobra, teraz lecimy. Spamy stąd. Nawet się nie oglądam za siebie, p***ole. Uda nam się! Tak! Mamy to! Lecimy z powrotem do Horacego i do naszej chaty. A, pić mi się chce. A nie, to jest słona woda, p***a. Musimy spić stąd. Radio słyszę. Tu coś jest. Tak jest, znaleźliśmy coś. Co to jest? Dobra, mamy. Kolejny zegarek jakiś. S***a. Granat, elegancko, butla jakaś. Tutaj mamy kolejny koc. Opi***liśmy go na siano, możemy s***ać, nie? Dobra, w***ę wódę! Nie można się napić? Dobra, tego się napijemy. Energola. Energol wyp***lony na hejnał. Można lecieć. Horacej, chłopie, miałeś mi dom budować, a tyś tu przyszedł! Po coś tu przylazł! Będziemy chyba lecieć do kolejnego punktu, tak mi się wydaje. Horacej, chłopie. Kawał drogi nam jeszcze zostało, ale no mówię, może tam będzie łopata. Chłopie, weź się w garść! Ty, ty się napiłeś energola i nie masz siły! Słaby ten energol coś. I hefalumpów w ogóle nie ma, co nie? Gdzie są hefalumpy? Horacej wszystkie wy... czy co? O, są hefalumpy po***ane. Skaczą jak k***a. Wypieprzaj stąd! Pewnie hefalum są p***e. Pewnie tutaj kogoś, tak? Że się zeżarli ich. Coraz bardziej pika, coraz bardziej pika. Jelonek, wypi***aj stąd. Gdzie to będzie? Na drzewie gdzieś? Nie ma tu nikogo. Jest. Łopatę znowu trzeba też. Co tu trzeba zrobić? Jebane granata. Nic, no nie wiem, co tu trzeba zrobić. Piszcie, co tu trzeba zrobić i wrócimy tu w następnym odcinku, a ja będę leciał na chatę teraz. I tak, wróciłem już do bazy, zapisałem, byłem w jakiejś jaskini, niestety mi tego nie nagrało, oczywiście, bo jakby inaczej, ale tam nic nie było. Tam jest potrzebna jakaś karta wstępu, niestety ja jej nie mam, oczywiście, że jej nie mam. Tak, zapisałem, patrzcie się, dlaczego ten wykrzyknik dalej tu jest. Ale dobra, mniejsza z tym, rozpalimy sobie ognisko. Gdzie jest to ognisko? Nie ma tych patyków już? Tak to się k***a robi. Dobra, idziemy spać. Gdzie jest Horacy? Horacy k***a gdzieś w krzakach tutaj popyla. Znowu to radio działa, dlaczego? Przecież rozjebałem to radio, dlaczego to znowu działa? No k***a. Dlaczego te rzeczy się znowu tu pojawiają? O co chodzi? No tak, wypij se wody z d***y, k***a trupa, no. Królika był polować, no. Jak spala? Nie złapię go za fiksa. No nie, no znowu kamerę kopnąłem! O k***a, grube to drewno, grube to drewno. Będzie ciężko je urżnąć. Nie no, leci, leci, a jak? Zbieramy. Fajnie by było, Horace, jakbyś mi pomógł, k***a. Nie tam gdzieś łazisz. Pomóż mi budować. Nie, to k***a! Wyjebał mu drzewem, nie? Sorry, gościu, sorry. Sorry za to, mam całą rękę z krwi. Przecież jakbym rzucił w kogoś takim drzewem, to amen, nie? Uwaga! Uważaj! Leci, 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 leci. No nie no! Ja p***y, chłopie! Cię bym skasował już 10 razy! Uważaj się trochę, chłopie! Że też byś coś poharatał, co? Znowu ta burza z***ana idzie, no. Dlatego by to schronienie dokończył. O Jezu, znowu pada. Hefalumpów coś nie widać. Nie wiem, one się zesrały coś? W tym odcinku prawie w ogóle ich nie było. Co to było? Co to było? Ktoś we mnie tym rzucił? Ej, a może tu piorun w kogoś pierdolić? O, też na k***a. Dwa drzewa, to jest k***a współpraca! No patrzcie się, wypadł to! Przyszedł na zwiady, golasy wstrętnego o dupce. Dostaniesz granatem zaraz. K***a, po drzewach skaczą, nie? Dostaniesz granatem, nie ma k***a. Wypierdalaj. Nara! Jeszcze chcesz? Żryj granata. Ej, granatami mogę drzewa ścinać w ogóle, ty. Już chata prawie skończona. Koło dupce wstrętne, wypad. Co jest, k***a?
To ta wiewiórka? Co to było? Gołodupce. Co za gołodupce, nie? Dawaj, jeszcze jeden. Dokończ to, zrób to, choracy, dawaj, zrób to. Dawaj, wszyscy na ciebie patrzą. Bardzo dużo osób teraz na ciebie patrzy. Każdy ci, dawaj, yeah! Tak! Piąteczka, gościu! Sorry, gościu. Chodź na górę. No i to jest chata. Ej, dlaczego tu nie można spać? Aha, trzeba łóżko zrobić, tak? Dobra. I przypominam, 4200 łapek pod tym filmem i wlatuje kolejny odcinek. Musimy znaleźć k***ą łopatę. No i co? Przypominam o zostawieniu subika z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami. No i co? Do następnego odcinka. Elo!